Dzień dobry, witam Was moi kochani na kolejnym odcinku Akademii Zdrowej Babci. Dziś znów zajrzymy sobie głęboko w oczy. Z doktorem Robertem Gilewskim porozmawiamy o ważnym temacie. Zaćma, metody diagnostyki i leczenia. Zostańcie z nami, bo trzeba ostro widzieć świat. Jest z nami na kanapie, czeka na Was pan dr Robert Gilewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest on specjalistą chorób oczu, który jest też konsultantem i lekarzem pracującym w firmie Mavit, prawda? Prawda. I doktor opowie nam dzisiaj o tym, co to jest zaćma, jaka jest jej diagnostyka i nowoczesne sposoby leczenia, bo dotyka ona bardzo wiele osób, no niestety już w naszym wieku. Zacznijmy, panie doktorze, zatem od pierwszego pytania, bo to Akademia Zdrowej Babci, więc my chcemy rozumieć, co to jest zaćma i jaki jest jej mechanizm powstawania. Większość pacjentów, którzy się do nas zgłaszają, wychodzi z założenia, że zaćma jest to jakaś błonka. Błonka, która porasta na oku i którą tą błonkę my możemy w jakiś sposób usunąć. Niestety zaćma nie jest błonką. Zaćma jest to choroba, która polega na postępującym mętnieniu własnej soczewki pacjenta. To nie jest nowy twór, tylko zmętnienie naszej osobistej soczewki. Czy zaćma jest też zwana kataraktą? Tak, dokładnie. Zaćma to katarakta. Zaćma powstaje z wiekiem. Większość przypadków zaćmy, z jaką mamy do czynienia, to po prostu mętnienie soczewki własnej pacjenta związane z wiekiem. To tak brzydko mówiąc zaćma starcza. Tak, tego określenia nie lubimy, ale medycyna je lubi. Może popatrzmy przez chwilę, jak wygląda nawet dla nas w odbiciu w lustrze oko, które jest dotknięte zaćmą i oko, które nie jest dotknięte zaćmą. Jeżeli się cokolwiek takiego pojawi, to należy się zwrócić do lekarza. Ale teraz mam takie pytanie. Dlaczego ta soczewka nam mętnieje i czy my, którzy jeszcze nie mamy zaćmy, możemy coś zrobić, żeby się tego ustrzec? Trudna sprawa, ponieważ zaćma tak naprawdę dotyczy bardzo dużej ilości osób. Tak. Zaćma pojawi się u praktycznie każdego z nas. No co pan? Każdy z nas zachoruje na zaćmę, prędzej czy później. I jest to choroba, która jest związana po prostu z naszym wiekiem. Każdy organ starzeje się troszkę w inny sposób. A gałka oczna się nie wymienia jako jedna z trzech narządów. Tak? Może w następnym wieku, może za 200 lat, jak najbardziej będziemy mogli sobie taką całą gałkę wyhodować. Póki co możemy co najwyżej wymienić soczewkę, czyli to miejsce w oku, które mętnieje, które możemy wymienić i dzięki czemu pacjent znowu odzyskuje ostrość widzenia. Czyli krótko mówiąc, to jest trochę choroba o mało poznanej przyczynie, która pojawia się z upływem lat i może dotknąć każdego z nas. Tak, tak. Przyczyn tak naprawdę nieznany. Przyczyn jest wiele. Czemu soczewka mętnieje szybciej u osób 60-letnich? Czemu mętnieje u osób 40-letnich? A czemu mętnieje u osób 20-letnich? Bo takie też przypadki mamy. No. Jest do końca nieznana. Oczywiście poza wiekiem są jeszcze inne czynniki, które na to wpływają. Na przykład cukrzyca. No właśnie. Krótkowzroczność, inne choroby oczu, inne choroby ogólne, przyjmowanie niektórych leków. No niestety jest dużo czynników, które mogą indukować takie mętnienie, takie przyspieszone stężenie się soczewki. No dobrze, choroba owiana lekką tajemnicą na razie, jak wiele też dolegliwości w medycynie. My dużo już wiemy i umiemy, ale również na wiele pytań też nie potrafimy odpowiedzieć. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy umieli reagować. Tak. Natomiast to, co jest dla nas ważne, to jest
jakie objawy, no bo jak już zobaczymy to zmętnienie takie duże na oku, no to mam takie poczucie, że to już jest stan zaawansowany tej zaćmy. Dokładnie. A czy są jakieś objawy, które mogłyby nas skierować na takim wcześniejszym etapie, które powinny nas zaniepokoić i skierować na przykład do zadzwonienia do Mawitu, o tym zaraz powiemy? Jak najbardziej. Do podstawowych pierwszych objawów należy zmętnienie, które objawia się jako niewyraźne widzenie. Większość naszych pacjentów nie interpretuje tego jako zaćmy. No tylko właśnie, tylko jako wadę wzroku. Jako wadę wzroku, źle dobrane okulary, brudne okulary. Ci pacjenci często przecierają swoje okulary. Wymieniałem okulary 6 miesięcy temu. To czemu teraz widzę niewyraźnie? No właśnie, bo... i tutaj na ekranie widzimy, jak wygląda obraz przed korekcją i obraz w wyniku zaćmy. To nie, czy trzeba bardzo rozróżnić to, czy to są niewłaściwie dobrane okulary, czy nam zaczyna postępować zaćma. Nasze hasło Akademii Zdrowej Babci, panie doktorze, to jest takie, że normalne to czuć się dobrze. Tak uważam, słuszne, bez względu słuszne. Na wiek. Jeżeli ktokolwiek ma taki obraz, jak teraz widzieliście, to nie czyśćcie okularów bez opamiętania i nie uważajcie, że macie je źle dobrane i nie idźcie do optyka, tylko po prostu sznura do okulisty. Jak najbardziej. Przyczyn takiego złego widzenia jest wiele. Najczęstszą przyczyną oczywiście jest zaćma, o której dzisiaj mówimy. I kiedy tylko cokolwiek nas niepokoi, warto by było się skonsultować. Warto by było się skonsultować ze specjalistą. Żyjemy w tak wspaniałych czasach, że możliwości konsultacji z kimś, kto wie, o czym mówi, jest wiele. Pierwszym etapem może być nawet optometrysta. Optometrysta, wykształcony człowiek w... W salonie optycznym. Tak, jak najbardziej. Może już wstępnie postawić taką diagnozę. O, być może jest to zaćma. Okulary i wydawanie takich olbrzymich pieniędzy na nowe okulary po tak krótkim czasie od ostatnich okularów byłoby niewskazane. Może warto by było pójść dalej, czyli już do okulisty. I ten okulista, wykonując różne badania, stwierdza, na jakim etapie jest ta zmętniała soczewka i czy warto coś dalej z tym zrobić. No właśnie, czyli tak, mamy bardzo duże możliwości diagnostyki. Jeżeli chcecie skorzystać z porady klinik marki Mawit, firmy Mawit, których ja i cała rodzina się leczymy, to pamiętacie moją historię z rozwarstwieniem siatkówki i operacją. Ufam im bezgranicznie. To podany, wyświetlony w tej chwili na pasku numer telefonu, wystarczy zadzwonić i umówić się na konsultację przesiewową, za którą nie zapłacicie. To dostaliśmy w prezencie od firmy Mawit, że badanie przesiewowe w kierunku zaćmy jest bezpłatne. Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie. Mamy kilka torów takich konsultacji, o których wspomniała pani. To są darmowe badania przesiewowe w kierunku zaćmy. Wystarczy zadzwonić na naszą infolinię i dalej umówić się. Osoby po 65 roku życia mogą zadzwonić pod numer telefonu 22 569 59 00 i umówić się do jednej z klinik Mawitu na badanie przesiewowe w kierunku zaćmy. I to jest taki upominek od Mawitu dla nas, że możemy sprawdzić, czy aby nam to nie dolega. Pamiętajmy, że zmętnienie soczewki to jest stan już zaawansowany, a możemy zgłosić się wcześniej, bacząc na to, że mamy nieostry, uwaga, zaćmiony obraz widzenia, jak sama nazwa wskazuje. No dobrze, czyli mamy tak, jesteśmy odpowiedzialni, zgłosiliśmy się, mamy zdiagnozowaną zaćmę. Co u was może się z nami wydarzyć, żebyśmy znów widzieli dobrze? Po pierwsze, wykonujemy całą serię badań, które oceniają stan oczu naszych pacjentów. Te badania są przeprowadzane zarówno przez wykwalifikowaną pielęgniarkę, optometrystę, jak i na samym końcu przez lekarza. Wykonujemy liczne badania komputerowe.
Sprawdzamy refrakcję pacjenta, ciśnienie w oku, sprawdzamy ostrość widzenia, czyli to, jak dobrze pacjent widzi i jak bardzo pośrednio zaawansowana jest zaćma. Wykonujemy bardzo specyficzne badania stanu rogówki, stanu soczewki, tak zwaną biometrię. Czyli porządnie nam zaglądacie w oczy, krótko mówiąc. Wykonujemy mnóstwo badań, które kończą się ostatecznym celem, dobraniem soczewki. I diagnozą też różnicującą, czy aby to na pewno zaćma i tak dalej. Także słuchajcie, kliniki Mavit jest na razie w dwóch miastach, w Warszawie i w Katowicach. Tak. Przyjeżdżają do klinik Mavitu osoby z całej Polski, więc się też myślę, że warto wybrać w takie miejsce, które ma i świetnych fachowców, i świetny sprzęt. Natomiast nie diagnozujcie się sami. Ja zawsze mówię, że pacjent czuje, a lekarz wie. Tak, czyli to nie zamieniajmy się rolami. Że badanie przesiewowe, tak jak pani wspomniała, jest za darmo. Tak. Dostępność do tej formy badania jest bardzo łatwa. Wystarczy wykonać telefon, umówić się, a my już dalej pokierujemy pacjenta. A jak się jest z odleglejszego miejsca w Polsce, to po prostu kupić bilet pociągowy lub wsiąść w samochód z kierowcą, który dobrze widzi i przyjechać. No dobrze. I teraz tak. Okazało się, że mamy zaćmę. Jakie są metody leczenia? Da się bez operacji, czy się nie da? To zależy od zaawansowania zaćmy. Bardzo mało zaawansowana zaćma nie wymaga operacji, wymaga obserwacji. Jeżeli poziom utraty ostrości widzenia jest bardzo mały, można się wstrzymać, można poczekać pół roku, rok. Ale na pogorszenie? Czy to jakoś możemy zatrzymać? Czy niestety, czekamy na pogorszenie? Jeżeli chodzi o możliwości zatrzymania zaćmy, to tak naprawdę skutecznych nie ma. Zaćma jest to proces. Proces mętnienia soczewki, który u każdego z naszych pacjentów przebiega inaczej. Czyli jak się zaczął, to będzie postępował. Tak, i to czekanie jest takie trochę na Godota, trochę nie wiadomo na co, no. To po co czekać? Po to czekać, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Po to czekać, aby zminimalizować ryzyko operacji. Po to czekać, aby wybrać jak najlepszą formę terapeutyczną. Czyli jednak ten proces postępowania zaćmy jest poniekąd wskazany dla dobrania optymalnego leczenia. Zaćma jest chorobą, a leczenie jest operacyjne. Każda operacja wymaga pewnego przygotowania się, zwłaszcza psychicznego przez pacjenta. Natomiast z naszej perspektywy proszę podchodzić do zaćmy jako możliwości. To jest możliwość, aby pozbyć się okularów. To jest możliwość, aby widzieć wyraźnie. Czyli jak już, przepraszam, że powiem kolokwialnie, grzebiecie w tym oku, to można tam naprawić parę innych rzeczy oprócz zaćmy? Jak najbardziej. Zabieg usunięcia zaćmy w XXI wieku to nie tylko leczenie zaćmy, to jest leczenie problemów ocznych. Na przykład wady wzroku. No coś podobnego. Jeżeli ktoś całe życie nosił okulary i całe życie narzekał na to, że ma te okulary, możemy w naszych centrach medycznych zaproponować soczewki wieloogniskowe, dzięki którym pacjent nie będzie musiał nosić okularów. Jeżeli komuś przeszkadzało całe życie, czy połowa życia, konieczność zakładania okularów do czytania. Możemy zaoferować propozycję pozbycia się takich okularów. Dlatego naprawdę? Bo ja mam tylko do czytania, bo to są progresy. To w razie jakby mi się zrobiła zaćma, to mi też poprawicie przy okazji wadę wzroku? Starczą? Tak najbardziej. Jeżeli będą takie możliwości oczne, no pewnie, ponieważ no, ten cały zestaw badań, o których wspominałem, ma na celu dobranie do oka, dobranie naszych produktów. Jeżeli spełniamy pewne kryteria, możemy zaproponować pacjentom nie tylko operację ze standardową soczewką, możemy zaproponować operację ze soczewką klasy premium, czyli taka jak na przykład. Czekaj, ale to już mi to poczekaj panie doktorze chwileczkę, bo teraz musimy przejść, co prawda dżentelmeni o tym nie mówią, ale my babcie musimy to wiedzieć. Emerytury mamy jakie mamy i pytanie jest takie, zacznijmy od zaćmy, a potem od tych innych cudów. Czy każda operacja zaćmy w klinikach Mavit jest płatna, czy też nasze szanowne Ministerstwo Zdrowia, Szczęścia i Pomyślności nam to refunduje? Jak najbardziej refunduje. W naszych klinikach oferujemy zarówno usługi
na NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli zabieg i kwalifikacje, które są bezpłatne, jak i oferujemy usługi komercyjne z soczewkami klasy premium. Muszę się pochwalić w tym miejscu, że jako centrum medyczne MAWiD wykonaliśmy najwięcej w Polsce operacji usunięcia zaćmy w zeszłym roku, prawie 5 tysięcy. Mamy olbrzymie doświadczenie i olbrzymie portfolio produktów, czyli taki wachlarz usług. A czy jest taka opcja, bo ja tego nie wiem, że jeżeli chcielibyśmy sobie zrobić tą soczewkę premium, to część kosztu zabiegu nam zrefunduje NFZ, a my sobie dopłacimy do tej soczewki? Niestety. Jest to jest czarno-biało. Prawem. Jest to nielegalne, niemożliwe do wykonania. Czyli aż tak dobrze nie mamy. Jest to zabieg w ramach NFZ, albo jest to zabieg komercyjny i one się nie dotykają. Rozumiem. Jasne, bo żebyśmy też uściśliły to. Dobra, czyli my możemy mieć w tym układzie takie podstawowe przywrócenie wzroku w ramach naszej opieki medycznej refundowanej, w ramach NFZ. NFZ. Tak. I tam też oferujemy bardzo dobrej jakości soczewki. Wielkie firmy. Tak, to prawda. Te soczewki zapewniają filtr ultrafioletu, te soczewki zapewniają ostre, wyraźne widzenie. I to są porządne soczewki, te NFZ-owskie, jak tak? Refundowane. Słuchajcie, no to powiem tak. Kto ma grubszy portfel, może sobie zafundować to w systemie premium, a kto chce mieć przywrócony wzrok z powodu zaćmy, w klinikach MAWiD-u mamy refundacyjne, oparte o refundację, dobre soczewki, które znów pozwolą nam widzieć świat wyraźnie. Ale na pewno, bo tak wszystko wygląda pięknie. Tutaj mamy bezpłatną infolinię, NFZ, w ogóle jesteśmy w jakiejś, wiesz, krainie szczęśliwości, to na pewno się długo czeka u was na te zabiegi. Jak nic. A tu panią zaskoczę, bo obecnie okres oczekiwania to tylko 2 tygodnie. Nawet na te NFZ-owskie zabiegi? Nawet na te NFZ-owskie zabiegi. Czy różne regiony mogą do was przyjeżdżać? Zapraszamy, czyli nie tylko śląski ma z całej Polski. Jak najbardziej do naszych centrów medycznych przyjeżdżają pacjenci z różnych stron. Wiem, że nawet z zagranicy przyjeżdżają. Sam zabieg jest bardzo krótki, bo trwa mniej więcej 15 minut. Pobyt w naszym ośrodku jest bardzo krótki, bo pobyt na operację trwa tylko 3-4 godziny. No dobrze. Czy taka wymiana soczewki, bo to jest, czy to jest w pewnym sensie proteza? Można tak powiedzieć? W cudzysłowie wielkim oczywiście można, ponieważ zabieg polega... To jest obce ciało, prawda? Które jest tam wpakowane. Na wyssaniu własnej zmętniałej soczewki i zastąpieniu tej własnej nową sztuczną. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju proteza, natomiast oczywiście bardzo specyficzna, ponieważ ta soczewka musi być przezroczysta, przejrzysta i musi mieć jakąś wartość dioptrii, tak aby pacjent po operacji mógł widzieć wyraźnie, na przykład wyraźnie daleko, wyraźnie blisko. Wiesz co, chyba zaczynam chcieć mieć zaćmę. Dlatego tak jak mówię, trzeba to traktować w tej chwili jako możliwość. Chętnie bym się tego pozbyła, wiesz, tego, co tutaj mi na nosie siedzi. Czyli, krótko mówiąc, historia jest taka. Jeżeli zaczynamy widzieć obraz zaćmiony, zmętniały, mamy tak zwaną dolegliwość brudnych okularów, czyli bez przerwy przecieramy okulary. Dzwonimy pod numer infolinii 22 569 59 00, jeżeli mamy więcej niż 65 lat. Znaczy każdy może zadzwonić i się umówić, natomiast bezpłatnie osoby po 65 roku życia. Jesteśmy badani bezpłatnie lub za opłatą, jeżeli jesteśmy młodsi, w kierunku zaćmy. Bardzo porządnie jesteśmy też różnicowani, czy to aby na pewno zaćma. Potem mamy możliwość zrobienia w klinikach MAWiD-u zabiegu z przyzwoitą soczewką w ramach NFZ-u. Dla grubszych portfeli i chętnych mamy soczewki klasy premium. I teraz mam pytanie, czy taka soczewka, która jest nam włożona, ona już nam na zawsze uspokoi temat zaćmy, czy nam się może to jeszcze powtórzyć? Oj tak, jeżeli chodzi o zaćmę, to zaćma nigdy więcej nie wróci. Z racji tego, że jej soczewki własnej pacjent już nie ma. No tak, ona nie jest nasza organiczna, więc dlaczego miałaby zmętnieć? I ta sztuczna soczewka do końca życia nam w zupełności wystarczy. To znakomita wiadomość. Natomiast proszę pamiętać o tym, że warto się badać u swojego okulisty, u nas w Centrum Medycznym MAWiD raz do roku, raz na 2 lata, ponieważ
operacja usunięcia zaćmy to nie to samo, co leczenie innych chorób, które mogą z czasem się pojawić tak. w naszym narządzie wzroku. Mimo, że oko jest bardzo małe, chorób jest bardzo dużo. To specjalizacja ogromna, okulistyka, to prawda. I pamiętajmy też o tym, bo wiele z nas i z naszych bliskich ma cukrzycę, że cukrzyca sprzyja problemom okulistycznym. Jak najbardziej. Tak? I zaćmie, i chorobom siatkówki. Osoby z cukrzycą, to już jak rozmawialiśmy z doktorem Marcinem Świtałą o AMD, czyli o zwyrodnieniu plamki żółtej, to on również podkreślał i doktor Robert też to podkreśla bardzo mocno. Osoby z cukrzycą lub nawet w tej chwili z insulinoopornością, czyli tym stanem przedcukrzycowym, badajcie przynajmniej raz na pół roku oczy. A jeżeli pojawi się jakiś problem z widzeniem, to po prostu sznura do okulisty, najlepiej umówić się do Mavitu natychmiast, bo normalne to czuć się dobrze, prawda? Jak najbardziej, zapraszamy Państwa serdecznie. Ja na zakończenie tylko przytoczę moją szybkość reakcji. Jak tylko poczułam, że mam coś nie tak z widzeniem w lewym oku, ja nie wiedziałam, co mi się stało, po prostu pobiegłam do Mavitu, to był piątek, a w poniedziałek byłam zoperowana. Kropka. Tak? I tak trzeba działać, czyli musimy działać natychmiast i nie stosować metody mojej mamy, która jak cokolwiek jej było, mówiła, córci, ja rozchodzę. Co by jej nie było, to próbowała rozchodzić. Narząd wzroku jest tak ważny, że to podejście jest absolutnie do wyrzucenia. Tak. Im szybciej cokolwiek zdiagnozujemy, tak jest. Tym szybciej możemy podjąć jakieś działania w tym kierunku i tym szybciej możemy widzieć wyraźnie albo nie tracić wzroku. No właśnie. Czyli dziewczyny, obserwujmy swoje patrzenie na świat. Jak mętnieje, dzwonimy do Mavitu, umawiamy się na wizytę i jesteśmy poddani przywróceniu normalnego widzenia. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za dziękuję bardzo. Rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. My oczywiście jesteśmy o coś mądrzejsze po Akademii Zdrowej Babci i dlatego też zapraszam was na kolejny odcinek Akademii Zdrowej Babci, który będzie niewątpliwie na jakiś interesujący nas temat. Do zobaczenia.